Czym różnią się operacje mikrosoczewkowe od na przykład operacji Lazik, Femtolazik lub operacji powierzchniowych PRK, EBK czy TransPRK? Mówiąc bardzo prostym językiem, porównujemy tutaj dwie generacje zabiegów. Ja to zawsze też porównuję prostym językiem pacjentom, że tutaj mamy podczas grupy... Gdzie używamy lasera eksajmerowego przy femtolazik lub przy, przy EBK lub transperka do samochodu spalinowego. Gdzie przy mikrosoczewce używamy już tylko lasera femtosekundowego, ja to porównuję do samochodu elektrycznego. Także korekcja jedną metodą nie jest porównywalna do korekcji drugą metodą. To są zupełnie dwie różne generacje laserowej korekcji wzroku.